To była próba samobójcza. Trzeba go przywiązać. Nareszcie się pan obudził. Kogo mam zawiadomić, że pan tutaj jest? Słyszy mnie pan? Nikogo. Na pewno? Tak, tak. A te pasy są konieczne? Psychiatra to oceni, jak tylko pana zbada. Proszę się nie denerwować. Jak masz na imię? Ja mam Stanisław. Paweł. Dlaczego cię przywiązali? Myślą, że znowu będę chciał się zabić. Chciałeś się zabić? Dlaczego? Mieliśmy wypadek. Moja żona i synek nie przeżyli. Musisz żyć, jesteś młody. Co prawda w innych warunkach niż miałeś do tej pory, ale życie jest piękne. Nieprawda. Nie ma już nic pięknego. Jest, ale trzeba się nauczyć patrzeć. Wystarczy wyjrzeć przez okno. Przyroda budzi się do życia. W parku jest tyle kolorów. Kwiaty, drzewa, wiatr delikatnie porusza gałęziami. Może pan powiedzieć, co tam jeszcze widać? W podstawie pływają łabędzie. Na dworze jest dużo dzieci. Widocznie wcześniej wyszły ze szkoły. Jeden chłopiec puszcza papierowe okręciki. Na stawie drugi rzuca piłkę psu, bawią się alejką, idzie para zakochanych, całują się. Thank you.
Gdzie jest pan Stanisław? Zmarł dzisiaj w nocy. Mam pytanie. Tak? Czy mógłbym się przenieść na jego miejsce, by mieć lepszy widok na okno?